może być niepunktualność. Jesteś punktualny. Za 5 minut będzie to przedstawienie Bejki Pańskiej. Ja chciałem tylko serdecznie Wam podziękować za to, żeście przyszli. Tyle Was jest, bardzo ładnie. Jeszcze chciałem podziękować księdzu z Ostrówka, bo przyjechał z ministrantami też. Też księża inni obiecali, że przyjadą, ale to różnie bywa. Nie mają czasu, zmęczeni, nie mają czym. Moi kochani, dobrze, że tak się złożyło, że w czasie rekolekcji będzie to przedstawienie Męki Pańskiej. My widzieli film kiedyś, a to nie ma jak nasze dzieci przedstawiają. Zobaczycie bardzo elegancko wszystko to ubrane. Ładnie to artyści przedstawiają, artyści. Serdeczny Bóg zapłać wszystkim artystom i przede wszystkim reżyserowi, księdzu Pawłowi Kościeli, że mimo z tych zajęć, jakie ma uczyć dzieci, jednak chcemy się tutaj przychodzić i uczyć te świderki nasze, jak to mówię, w kościele, które mają ponad 1000 robaków, a nie powiem gdzie, domyślacie się. To wszystko utrzymaj, to wszystko utrzymaj na tych próbach. Serdecznie Bóg zapłać panu dyrektorowi Goku, tak ładnie przygotował tą salę i nagrzana jest i jeszcze jest specjalistą od tych nagrań, na głośni. To wszystko jest bardzo ważne. Serdecznie Bóg zapłać. Daj Wam Boże zdrowie za to. To już tyle. Prosimy. Otwierajcie kurtynę, bo już jest za minutę. Gdzie też ten chłopiec tak długo się zatrzymuje? Zdaje mi się, że w tym roku brak prawdziwego ducha wielkanocnego. Nigdy nie mieliśmy w Jerozolimie tylu pielgrzymów, co w tym roku, a jednak zdaje mi się, że nie ma nastroju wielkanocnego. A to wszystko od chwili, gdy Jezus wszedł do Jerozolimy. Naród chciał obwołać go królem i prowadzić do zamku Dawida, lecz on poszedł do świątyni. Najwyższa rada drżała ze strachu, lecz teraz są znowu pyszni i zarozumiali jak zwykle. Ciekawy jestem, jak się to wszystko skończy. Panie, przyniosłem wodę! Zbyt długo czekałem na ciebie. Teraz przygotuj mi się na święto wielkanocne. Pokój temu domowi, pokój Boga Najwyższego, niechaj zawsze będzie z wami. Czy mam zaszczyt rozmawiać z gospodarzem tego domu? Tak jest. Czym mogę służyć? Mistrz powiedział do nas. Idźcie do miasta. Spotkacie tam człowieka niosącego dzban wody. Idźcie zaś. A gdziekolwiek wejdzie, powiedzcie gospodarzowi domu. To mówi Pan. Gdzie jest posłanie moje? Gdzie będę miał pasy z uczniami? I posłał cię do mnie? Skąd ten wielki zaszczyt, że mistrz raczył obrać sobie mój dom? Stokrotne mu dzięki za to, że raczył wejrzeć na niskość sługi swego. Zamieszkajcie tutaj jak u siebie w domu. Idź i przygotuj wszystko, cokolwiek potrzebne jest do uczty wielkanocnej. Potem przygotuj drugą, boczną halę, bym tam wraz z rodziną swoją i domownikami odbył paschalną wieczerzę. A gdzie to obecnie mistrz się znajduje? Gdyśmy go opuścili, to był jak zwykle w tych dniach wraz z uczniami swymi w ogrodzie oliwnym. Również nauczał dzisiaj do świątyni. Mistrz idzie. Pokój niechaj będzie z tobą, Nikodemie, i błogosławione przyjście twoje, przez co, Panie, zasłużył sobie sługa twój, by Zbawiciel świata wstąpił do domu jego. Już teraz chcę wynagrodzić tobie miłość, którą mi oddasz w chwili ciężkich cierpień moich. Teraz mnie nie pojmujesz,
lecz wnet mnie zrozumie. Mistrzu, myślę, że zgodzisz się na to, że wyjdę stąd, byś spokojnie z uczniami swymi Paschę mógł odprawić. Twoja uwaga bardzo mi się podoba i bądź pewnym, że w swoim czasie sowicie ciebie wynagrodzę. Przybliżcie się i siadajcie. Drogie dzieci moje, szybko zbliża się godzina, w której z tego świata zejdę. Panie, dlaczego mówisz, że nas opuszczasz? Moi drodzy, potrzeba jest, abym szedł i przygotował królestwo dla was i dla całego świata. Zanim otrzymasz własne królestwo, rozstrzygnij, panie, kto w tym królestwie wyższe zajmować będzie miejsce. Jan i ja byliśmy twoimi pierwszymi uczniami. Tak, panie, rozstrzygnij teraz, bo to był wielki smut na drodze. Panie, Jakub się myli. Piotr i ja byliśmy twoimi pierwszymi uczniami. Tak, mistrzu, Andrzej i ja. Kto może temu zaprzeczyć? Jednak jego ulubieńcem i najwięcej zaufanym uczniem jest Jan. Czy komukolwiek z was okazałem kiedy brak zaufania? Wy wszyscy jesteście drodzy dla mnie. Serdecznie dziękujemy, ale gdy przyjdziesz do królestwa twego, kto otrzyma najwyższe stanowisko? Kto będzie się po prawicy, a kto po lewicy twojej? Jak trudno wam to zrozumieć, lecz teraz pokażę wam, w jaki sposób stopnie i stanowiska w mem królestwie są podzielone. Lecz by sam służył i położył życie za wielu. Lecz wy jesteście, którzyście wytrwali przy mnie w pokusach moich. A ja wam ukazuję królestwo,
jaką mi ukazał ojciec mój, abyście jedli i pili u stołu mego w królestwie moim i siedzieli na stolicach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Wiecie, co on wam uczynił? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. A dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy powinniście jeden drugiemu nogi umyć. Albowiem dałem wam przykład, abyście, jaką ja wam czynił, tak i wy czynili. Zaprawdę powiadam wam, nie jest sługa większy nad pana swego, ani posłaniec nad tego, który go posyła. Jeśli to wiecie, błogosławieni będziecie, jeśli to uczynicie. Lecz spożywajmy baranka wielkanocnego. Pragnieniem wielkim pragnąłem pożywać tę paschę z wami, pierwszy niż umrzeć. Powiadam wam, że odtąd nie będę jadł, aż się wypełni w Królestwie Bożym. Pan miłosierny niech to sprawi, byście godnymi byli dni Mesjasza i życia przyszłego. Chwalcie dzieci Pana, chwalcie imię Pańskie. Niech będzie imię Pańskie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do zachodu chwalebne jest imię Pańskie. Dzieci moje, zachowajcie miłość moją. Jako ojciec umiłował mnie, tak i ja was umiłowałem. Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was mnie zdradzi. Co? Zdrajca pośród nas? Jeżeli to ja jestem, panie, a może ja? Który mamcza ze mną rękę w misce, ten mnie wyda. Syn człowieczy idzie, jak to napisano o nim, ale biada onemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Dobrze mu było, aby się narodził on człowiek. Kto jest, o którym mówi? Zapyta się mistrz. Panie, powiedz, kto to jest? On jest, któremu ja umoczony chleb podam. Judaszu, czy to ja jestem pan? Tyś powiedział. Judaszu, co czynisz? Czyni rychle. Czemu Judasz wychodzi? Prawdopodobnie coś zauważył. Teraz jest uwielbiony syn człowieczy, a uwielbiony jest Bóg. A jeśli Bóg uwielbiony jest w nim,
i Bóg uwielbi go sam w sobie. Dzieci, Stary Testament, który ojciec mój zabił, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, skończył się. I powiadał wam, zacznie się testament nowy, który ja dzisiaj postanowię przez krew. A ten testament trwać będzie na wieki. Dziękuję ci, Ojcze, że wreszcie nadeszła godzina złożenia tej ofiary. Pobłogosław tę ofiarę nowego zakonu. Także dziękuję za ten kielich i proszę pobłogosławić go. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Na odpuszczenie grzechu. Na moją pamiątkę. Bracia, słyszeliście, jaką nam niż da władzę. Rozkazuje nam czynić to, co teraz sam uczynił. I my mamy przemieniać chleb i wino w ciało i krew Jego Najświętszą. Mistrzu, jaką władzą nas obdarzyłeś? Uczyniłeś nas kapłanami Nowego Testamentu. Nie rozumiemy tego, lecz przyrzekamy, że tę ucztę Nowego Testamentu zawsze będę przykazania Twego na pamiątkę Twoją sprawować będziemy. To jest wiekuista ofiara Nowego Zakonu, przepowiedziana przez proroka, gdy mówi: nie mam chęci do was żywych i daru nie przyjmę z ręki waszej. Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narodami i na każdym miejscu poświęcają imieniu memu ofiarę czystą.
Byście kapłanami do końca wieka, wedle obrządku Melchizedeka. Synowie, jeszcze niedługo będę z wami. Będziecie mnie szukać, a jaką powiedzią żywą, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. I wam teraz powiem. Dokąd idziesz, panie? Dokąd ja idę, wy iść nie możecie. Zaprawdę powiadam wam, wszyscy się ze mnie zgorszycie tej nocy. Napisane jest. Uderzą pasterza, a rozproszą się owce. Czemu nie mogę za tobą iść teraz? Panie, gotów jestem za tobą iść do więzienia i na śmierć. Życie swe za mnie położysz? Zaprawdę powiadam ci, nie zapieję kur, aż się mnie po trzykroć zaprzesz. Co? Ja się ciebie zaprę? By potrzeba i umrzeć mi z tobą. Nie zaprę się ciebie. My też nie. Ojcze, przyszła godzina. Sław Syna Twego, aby Cię Syn Twój wsławił na ziemi. Wykonałem sprawę, którą się zleci. Ojcze, zachowaj tych, których mi dałeś, aby byli jedno jako jedno. Poświęć ich w prawdzie. Mowa Twoja jest prawda. Jakoś Ty mnie posłał na świat i ja ich posyłam. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. Wy, błogosławieni Ojca mego, moja godzina nadeszła. Chodźmy. Panie, matka Twoja czeka za drzwiami. Czy może wejść? Niech wejdzie. Synowie, zostawcie mnie na chwilkę samego wraz z matką moją. Matko kochana, nie mogłam pozostać dłużej w pokoju. Doszły mnie tam głoski, że najwyższa rada chce Ciebie zabić. O Matko najdroższa, dziękuję Ci za nieograniczoną miłość, którą mnie zawsze otaczałaś. Mówisz, jakbyś rzeczywiście chciał mnie opuścić. Ty wiesz, dlaczego przyszedłem na świat. Idę, by spełnić wolę niebieskiego Ojca mego i dopełnić dzieła, dla którego mnie posłał. Czy rzeczywiście idziesz na śmierć? Tak, moja matko. Taka jest wola mego Ojca Niebieskiego. Znam postanowienie nieskończonej miłości Ojca Niebieskiego dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Pokornie poddaję się Jego świętej woli, choć serce moje mdleje. Lecz pozwól Synu, bym mogła iść z Tobą, cierpieć i umrzeć. Tak, będziesz tam i niewymownie cierpieć będziesz. Przypomnij sobie słowo, które ci powiedział Szymon prorok, gdyś mi ofiarowała w świątyni. Gdy rzekł do ciebie i duszę twą własną przeniknie miecz boleści. Teraz nadeszła godzina, w której słowa te się spełnią. Ojciec Niebieski doda ci siły. Synu mój kochany, nie opuszczę Cię. Będę przy Tobie aż do śmierci. Boże mój, jak poddałam się Twej świętej woli, kiedy anioł zwiastował, żem miała zostać matką Syna Twego, tak i teraz niech się dzieje wola Twoja. Boże, Twoja wola niech się stanie. Twoja wola niech się stanie.
Zostańcie tutaj. Ja z Piotrem, Jakubem i Janem pójdę dalej. Pamiętacie, jak wziąłem was na górę Tabor i uczyniłem świadkami mego przemienienia? Uczyniłem to, aby wam pokazać moją miłość i wzmocnić wiarę waszą w moje boskie posłannictwo wtedy, gdy mnie w największym ujrzycie poniżeniu. Otóż to upokorzenie jest bliskie. Siedźcie tu, aż pójdę i będę się modlił. Czekajcie tu, a czuwajcie ze mną. Obawiam się o naszego mistrza. On mówi bardzo tajemniczo, o jakimś grożącym cierpieniu i upokorzeniu. Nie rozumiem tego, co on chce przez to powiedzieć. Uważajmy pilnie, co się dalej stanie. Godzina ciemności nadchodzi. O, jak straszne będą cierpienia moje. Ojcze mój, jeśli można rzec, niechaj odejdzie ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja, ale twoja niech się stanie wola. Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Przepraszamy cię, panie. Byliśmy bardzo zmęczeni. Co ciebie boli, mistrzu? Wyznam wszystkie zmartwienia twoje. Tak, mój drogi Janie. Mam bardzo wielki smutek. Smutek tak wielki, że tego wcale nie pojmuję. Powiadam wam, czuwajcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Gdybym tylko wiedział, jak tu naszemu mistrzowi przyjść z pomocą. Mistrz kazał nam się modlić. Tak, modlmy się. Ojcze, wyroki twoje są święte. Wymagasz ode mnie tej ciężkiej ofiary. Ojcze mój, jeśli nie może ten kielich odejść, jeno abym go pił, niech się dzieje wola twoja. Nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czy nie widzicie, jak strasznie cierpię? Panie, widzimy to i odczuwamy bardzo głęboko. Lecz nie wiemy jak. Powiedz nam, mistrzu, w jaki sposób możemy ci dopomóc? Wiem. Duch jest wprawdzie ochotny, ale ciało złe. Mówię wam jeszcze raz. Czuwajcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Serce z żalu pęka, gdy się widzi, jak pan cierpi. Obyda smutna godzina wnet minęła. Oby jak najprędzej. Jak straszne jest to konanie. O grzechy ludzkie, jak ciężko mnie przygniatać. Ludzie, coście uczynili. Ojcze, proszę cię jeszcze raz, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Ale nie moja, ale twoja niech się stanie wolą. Panie i Boże, Twój niebieski Ojciec przesyła Ci tę wiadomość, że jest Jego świętą wolą, byś podjął się wszystkich cierpień stosownie do Jego ówczesnych wyroków, przez to odnowisz chwałę, którą Mu wydali grzechy ludzkie, wybawisz ludzi z niewoli szatańskiej i otworzysz im bramę żywota wiecznego. Oto Panie, błogosławiony owoc męki. Ojcze, niech się dzieje wola Twoja.
Już śpijcie i odpoczywajcie. Oto przybliżyła się godzina, a Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzesznika. Pójdźmy, oto się przybliżył, który mnie wyda. Któregokolwiek pocałuję, ten ci jest. I majcie go. Bądź pozdrowiony, mistrzu. Przyjacielu, na coś przyszedł. Pocałowaniem wydajesz Syna Człowieczego. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Jam jest. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Powiedziałem wam, że mi ja jest. Jeśli tedy mnie szukacie, dopuśćcie tym odejść. Panie, czy mamy być mieczem? On mnie skaleczył. Ucho moje jest odcięte. Zaśmiałeś, błądzę dziko kłady. Rzeczywiście, ucho jest odcięte. Jak mogłeś tak dalece się zapomnieć? Jak mogłeś podnieść miecz przeciwko nam? Zabierzemy cię do więzienia. Obróć miecz twój na miejsce jego, albowiem wszyscy, którzy mieczem walczą, mieczem poginą. Czy mniemasz, abym nie mógł prosić Ojca, a stawiłby mi teraz więcej niż 12 chłopców aniołów? Jakoż się tedy wypełnił pisma, iż się tak musi stać. Jak to możliwe? Przez samo tylko dotknięcie uleczą ucho Markusa. Nie jeszcze mu. To tylko jakaś nam nieznana sztuka. Wyszliście jako na zbójcy. Z mieczami i kijami pojmać mnie. Byłem na każdy dzień u was, ucząc w kościele. A nie pojmaliście mnie. Ale ta jest godzina wasza i noc ciemności. Wiążcie go! Ciesz się, królu żydowski, po raz który pójdziesz do Jerozolimy. Naturalnie, nie tak uroczyście jak za pierwszym razem. Judaszu, dotrzymałeś słowa jak na porządnego człowieka przystoi. Czyż nie mówiłem, że dzisiaj w ręce swojego dostaniesz? Jesteście gotowi? Tak, jest związany mocno. Uciec nam nie może. To precznij! Precznij! Zaprowadzimy go do Kajtasza. Już poszli. Nasz biedny mistrz. Jak głęboko odczuwam jego smutek. Jak okropnie oni się z nim obchodzą. Nigdy nie uważałem tego za możliwe. Żeby Judasz zranił swojego mistrza. Masz słuszność, Janie. Ale czyż i my nie przyrzekaliśmy mistrzowi wierności? A ja, który mu mówiłem, że i na śmierć nie pójdę, jak tchórzliwie postąpiłem. Tak, myśmy zbłądzili, lecz nie zwlekajmy dłużej, tylko spieszmy się do miasta, zobaczmy, czy z nim dzieje. Niewątpliwie poprowadzą go do arcykapłana. Tam nie wpuszczą, gdyż mam znajomych. Jan, zabierz ze sobą i mnie. Może na twoje słowo i mnie tam wpuszczą. Wtedy dowiemy się, co się stało z Jezusem. Dobrze, pójdź ze mną. Lecz skoro cię tam wprowadzę, pośpieszę do jego świętej matki, by jej oznajmić tę smutną nowinę. O, jak ciężki to jej sprawi smutek. Spieszmy się, byśmy nie przyszli za późno. Że nie wolno nam wykonać wyroku śmierci wydanego przez Najwyższą Radę? Zanim nie dostaniemy na to pozwolenia od Piłata. Głęboko nad tym ubolewać trzeba, że naród przez Boga wybrany jest pod władzą Rzymu. Lecz ten Galilejczyk jest nie tylko przestępcą wobec naszych świętych praw. On jest zburzycielem narodu, tym samym przestępcą wobec cesarza. Dlatego namiestnik rzymski musi skazać go na śmierć. Przychodzą z tym Galilejczykiem. Milczeć!
Jesteśmy teraz w pokórze namiestnika. Każdy musi zachować milczenie. Biła cię nieba, że już od samego rana tyle jest hałasu. I chcę wiedzieć, dlaczego to się dzieje. Powiedz Piłatowi, że Najwyższa Rada wydała wyrok śmierci na jednego, jak mówią, wielkiego zbrodniarza. Lecz ten wyrok musi być natychmiast wykonany, ponieważ, jak Piłat dobrze wie, dzisiaj wieczorem zaczynają się wielkanocne święta Żydów. Dlatego właśnie przybyliśmy dotąd. Tu zwlekać nie można. Prosimy, by Piłat bezwłocznie przybył i osądził go. Proszę do Piłatowi. Mam nadzieję, że Piłat wnet przyjdzie. Każda chwila zdaje się być dla mnie wiecznością. Tak samo! Niech żyje Piłat! Niech żyje Piłat! Niech żyje Piłat! Czyście chcieli mnie widzieć? Przyprowadziliśmy wielkiego zbrodniarza, którego prosimy osądzić. Weźmijcie go wy, a według zakonu waszego sądźcie go. Już żeśmy go osądzili. Według prawa naszego musi umrzeć. Ale jak wiadomo, nie godzi się nam bez tego pozwolenia nikogo zabijać. O co oskarżacie tego człowieka? Nie chcemy ci tu przypominać jego wielkich wykroczeń przeciw prawu naszemu. On również podburza lud i namawia ich do buntu przeciw cesarzowi. Masz na to dowody? Mamy świadków. Niech przyjdą. Nasz arcykapłan mówi prawdę. Kilkakrotnie lud chciał uczynić go królem. Wołali: Osanna błogosławiony, który idzie w imię pańskie. Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida. Osanna najwyższemu. On mówi, że nie godzi się płacić podatków cesarzowi, ponieważ jak sam mówi, jest Chrystusem i królem. Zaprawdę jesteśmy tego świadkami i możemy przysięgać! Jesteś ty królem żydowskim? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje z tego świata było, już by się bili, cudzy moi, abym nie był wydan Żydom. Lecz królestwo moje nie jest wam. Ktoś ty jest król. Ty mówisz, że ja jest król. Jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Wszelki, który jest w prawdzie, słucha głosu mego. Co to jest prawda? Żadnej winy w nim nie znajduję. To dziwne. Nie znajdujesz w nim żadnej winy, choć on podburza lud, ucząc po wszystkiej żydowskiej ziemi, począwszy od Galilei aż dotąd. Od Galilei aż dotąd? Czy on jest Galilejczykiem? Tak. On jest pod władzy Heroda. To zaprowadźcie go do Heroda. Niech on go sądzi. Tyburciuszu, spiesz się do Heroda i powiedz mu, że posyłał do niego Jezusa i proszę, by go sądził wedle prawa, gdyż Jezus należy do władzy galilejskiej. Przed nim! Dalej do Heroda! Jestem głęboko wzruszony. Czemuż jestem tak przestraszony? Sposób zachowania się tego Galilejczyka jest tak uderzający, że wydaje się nie być wyższym, nadludzkim. Cieszę się, że mogłem odesłać go do Heroda i uwolnić się od tych Żydów, którzy, jak widzę, uwzięli się na jego życie. Spodziewał się, że Herod ogłosi go niewinnym. W każdym razie uwolniłem się od konieczności sądzenia go. Żona twoja, Klaudia, przysyła mu syna z bardzo ważną wiadomością. Mój drogi synu, jaką mnie przynosisz nowinę? Coś bardzo smutnego, mój ojcze. Mama bardzo się martwi. Ona prosi, abyś nie miał nic do czynienia z Jezusem, albowiem wiele cierpiało niż przedtem dla niego. Mama się boi, by jakieś nieszczęście na nas nie spadło. Chłopcze, mówisz mamie, iż zupełnie jestem przekonany co do niewinności Jezusa. Nigdy go karać nie będę. Mama się boi, byś go czasem na śmierć nie skazał.
Przygródł był okropny. Ojcze, nie jest mu żadnej krzywdy. On jest taki dobry. Czy go znasz? Tak, znam go, mój ojcze. Kilka dni temu poszedłem z matką na przechadzkę i spotkaliśmy Jezusa. Siedział on wraz z rzeszą ludzi przy świątyni. W pobliżu było drzewo figowe, które nie miało żadnego owocu, lecz tylko same liście. Jezus przeklął to drzewo, ponieważ nie przynosiło żadnego owocu. Słuchaj, ojcze, Jezus powiedział do drzewa, niechaj się nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I usła od razu figa. Ponieważ nie przynosiła owocu? Tak, ojcze. A potem nastąpiło coś innego, coś bardzo smutnego. Było tam dużo ludzi, dużo matek ze swoimi dziećmi. Matki życzyły przynieść dziadki swego Jezusa, ale uczniowie im grozili i nie chcieli pozwolić. Mówili, że Jezus był zmęczony i potrzebował odpoczynku. Co gdy widział Jezus, uśmiechnął się i rzekł: dopuśćcie dziadkom iść do mnie, a nie zakazujcie, albowiem takowych jest Królestwo Niebieskie. Ojcze drogi, gdybyś widział, jak Jezus dla wszystkich małych dzieci był dobry, obejmował je, uściskał, a potem kładł na ich głowie ręce swoje i błogosławił. I mnie też przytulił do siebie i chwilkę ze mną porozmawiał. Z tego wszystkiego coś powiedział, to bardzo się cieszę. Idź teraz do matki i powiedz jej, że ja nie będę sądził Jezusa, lecz Herod, do którego władzę należy. Niech się niczego nie obawia. Jak ja się cieszę, a jak mama się ucieszy, gdy jej to powiem. Wszystko, co już mówię, sprawą, czy nie tak? Tak jest, moje dziecko. Idź teraz do matki i wszystko jej opowiem. Mój chłopiec powiada, że wszystko, co mówi Jezus, jest prawda. I on sam powiedział: każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Prawda. Co to może znaczyć? Donoszę, co się stało na dworze Heroda. Jestem ciekawy słyszeć. Gdy Herod usłyszał, co się stało, bardzo się ucieszył i twoje zarządzenie bardzo mu się spodobało, bo już od dawnego czasu pragnął go widzieć. Teraz Herod przesyła ci podziękowania i ukłony, ale zarazem odsyła ci też Jezusa. Zupełnie się na nim zawiódł. Myślał, że zobaczy cuda jakieś przez niego zdziałane. I pytał go bardzo wiele, a on mu nic nie odpowiedział. Lecz niektórzy kapłani i doktorowie stali już się nim skarżąc, a wzgardził nim Herod wraz z wojskiem swoim i najgrywał obleczonego w szatę białą i znowu odeszł do ciebie. Patrz, oto ten cały pokój wraca. I nie wydał wyroku? Nie. Biedna moja żona, jakże się martwić będzie, gdy się dowie, że ja muszę sądzić Jezusa. Lecz przysięgam na bogów z Rzymu, że wszystko uczynię, by go uwolnić. Przywiedliście mi tego człowieka, jakoby lud uwodzącego. A oto ja, pytając przed wami, nie znalazłem w tym człowieku żadnej winy z tych, o których na skargę kładziecie, ale ani Herod, bo was do niego posłał. A oto mu nic nie uczyniono godnego śmierci. Sprowadźcie go na podwórze, a przecież skarawszy wypuszczę go. On musi umrzeć! On musi umrzeć! Słuchajcie, jest zwyczaj, że na święta wielkanocne wypuszczam wam jednego więźnia wedle waszego wyboru. Mam jednego, bardzo niebezpiecznego zbrodniarza imieniem Barabasz. Barabasz! Został on wtrącony do więzienia za bunt i morderstwo. Był on pod strachem wszystkich i każdy się cieszył, gdy go więziono. Daję wam do wyboru pomiędzy Jezusem a Barabaszem. Jestem pewny, że zażądacie uwolnienia Jezusa. Zapytuję przecież, któregoż chcecie, uwolnię wam. Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Barabasz popełnił jedno morderstwo, ale Jezus popełnił ich setki, gdyż odwrócił setki, a może tysiące od prawdziwego Boga i tak zabił ich duchowo. Żydzi, czy jeszcze nie wiecie, kogo wybrać? Któregoż chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza! Barabasza! Daj nam Barabasza! Cóż
wtedy uczynię z Jezusem, którego dowią Chrystusem. Niech będzie ukrzyżowany. Co złego wam uczynił? Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Przyprowadzić Jezusa. Patrzcie, oto człowiek. Wejdź! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! My zakon mamy, a wedle zakonu musi umrzeć, że się Synem Bożym czynił. Skądżeś ty jest? Nie mówisz ze mną? Czy nie wiesz, że mam moc ukrzyżować cię i mam moc puścić cię? Nie miałbyś żadnej mocy, gdyby ci z góry nie dano. Przytóż, który mnie tobie wydał, większy ma grzech. Żadnej winy w nim nie znajduję. Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjaciel cesarski. Każdy bowiem, co czyni się królem, sprzeciwia się cesarzowi. Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Nie mamy króla, jeno cesarza. Przynieście wody. Nie winienem, jak wy tego sprawiedliwego, wy się patrzcie. Krew jego na nas i na syny nasze. Według waszej woli Barabas zostanie wypuszczony. Bierzcie więc Jezusa i według waszego prawa sądźcie. Dziękujemy ci, namiestniku. Niech żyje Piłat! Niech żyje Piłat! Przychodzi tu jakiś człowiek, który koniecznie chciał być na podwórze. Jan rybak z Galilei przemówił za nim i sprowadziłam go. A może też uczeń Jezusa? O ile się nie mylę, widziałam go nie raz i nie dwa. Wlókł się za Jezusem jak cień za człowiekiem pod jasnym słońcem. Dziś w jej zmroku trudno było dojrzeć, ale zdaje mi się, że twarz była bliska mego ucha. Na pewno to uczeń Jezusa. Mylicie się. Nie byłem, ani nie jestem uczniem jego. Zaczekaj! Naprawdę i ten był Nazarejczykiem. Przysięgam ci, niewiasto, że nie znam tego człowieka. Ha, Kasiu, ty go nie znasz? A czemu chcesz uciekać? Zdradza cię i mowa twoja. Pójdź, spotkasz się z mistrzem twoim. Przysięgam wam, że nie znam tego człowieka, ani nie wiem, o kim powiadacie. Czy krzyż dla tego proroka jest już gotowy? Tak jest. Przynieście krzyż. Witam cię, krzyż. Jedyna nadzieja rodzaju ludzkiego. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? W czemem zazmucił, albo w czym zawinił? Odpowiedz mi! Słyszysz, arcykapłanie? Jeszcze ośmiela się pytać, co uczynił i żąda odpowiedzi. Ty, arcykapłanie, odpowiedz mu. Tak, ja mu odpowiem. Pytasz się, coś uczynił? Czyż nie słyszał świadków, którzy cię oskarżają? Czyś za te zbrodnie nie został na śmierć skazany? Trudno uwierzyć, by człowiek do tego stopnia mógł być zatwardziały. Nie mamy ani chwili czasu do stracenia. Włóżcie krzyż na jego ramiona. On sam musi krzyż swój zanieść na Kalwarię. Teraz dalej, na Kalwarię! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Niewinny! Panie, jak niewinnie ty cierpisz!
córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad synami waszymi płaczcie. Będę na swym czole piętno Kaina jako zdrajca Zbawiciela. Nie ma, nie było ani będzie większej zbrodni nad tę, którą ja popełniłem. O ja nieszczęśliwy, cóż uczynię? Czy mam spieszyć za nim? Rzucić się do stóp Jezusa i prosić o przebaczenie? O, jak On dobry i miłosierny! Już tylu grzeszników przyjął On z otwartymi rękoma. Lecz nie, nie mogę. Grzech mój jest za wielki. On chciał mnie zbawić. Ostrzegał mnie kilkakrotnie. Judaszu, Judaszu, co żeś ty uczynił? Któż mnie wybawi od tych wyrzutów sumienia? Jestem zgubiony. Dla mnie żadnego wyjścia już nie ma. Tak, mam go. Tak, ty położysz kres wyrzutom sumienia mego. Apostołem Jezusa dłużej być nie mogę i dłużej żyć mi nie wolno. Wszyscy mnie nienawidzą. Te srebrniki zgotowały mi piekło. Patrzcie, oto król żydowski na swoim tronie. Hej ty, co rozwalasz Kościół Boży, a za trzy dni znowu go budujesz. Wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, to stąp z krzyża. Innych zachował, sam siebie zachować nie może. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża, a uwierzymy ci. Jeśli jesteś Synem Bożym, to stąd z krzyża. O Boże, słońce zupełnie się zaćmiło. Cóż mamy robić? Zachowajcie spokój, to wnet minie. O Jezusie, Synu
ukrzyżowanego. Ach, nie mogę nawet odrzeć pokój czoła twego. O krzyżu, natel się i pozwól uściskać syna mego. Niewiasto, oto syn twój, oto matka twoja. Teś teraz synem moim. Iś matka moja. Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Eliasza woła. Zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie i wybawi go. Pragnę. Dajcie mu octu. Pij, jeżeli pragnie. Wypełniło się. Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mego. Zaprawdę on był synem Bożym. Coście uczynili, Boże? Przebacz nam nędznym grzesznikom. Proszę bardzo. Andrzejek Drożdżyński. Janem, umiłowanym uczniem Jezusa, Piotruś, wiadomo, Gnaty. Tomek Żarnowski, następny apostoł. Dominik Pietrza. Piotr, ten, który się zaparł, słuchajcie, ale przez żal swój wrócił do Jezusa i na nim Jezus budował Kościół. Piotrek Prach. Podziękować jemu szczególnie, że podjął się tej roli, to była długa rola. Pamiętamy, jak był gość oczekiwany, grał rolę tylko cieśli. Ale słuchajcie, chodził bardzo na próby zawsze. Nigdy nie upuszczał i teraz już jest Piotrem, zobaczymy, co będzie dalej. Również Jakub, by zapłać też. Arek Sandera, dziękujemy za obecność. Marek, nie, to jest jego brat, Grzesiu Sula. Już na pastora trochę pasuje, bo już troszeczkę będzie miał dużo wrażenia.
Mat Łukasz, też mu bardzo dziękuję, słuchajcie. On też był takim apostołem, który specjalnie roli wielkiej nie miał, ale też był zawsze na wszystkich próbach. Bardzo dziękuję jego rodzicom. Jest nasz kolega z Piastów, Michał Pawlak. Dziękujemy mu. Daniel Balczyński, także apostołem, był Tomaszem. No i nasz kochany Krzysztof, jak ksiądz proboszcz go nazywa. Słuchajcie, zawsze go najczęściej widzicie w gazet. Taki też jest potrzebny. Bardzo mu dziękujemy za rolę apostoła, że podjął. Bóg za to. No słuchajcie, ta rola najbardziej niewdzięczna, rola Judasza. No myślę, że tutaj ten Judasz nam się uda, bo jemu broda faktycznie urosła, nie trzeba było jej przyklejać. Dziękujemy Markowi Kularzowi za jego pomoc. Dalej, żołnierze nie wystąpią. Przed nikiem był Michał Kram. Malkuszem temu, któremu ucho odcięto, a potem Pan Jezus mu uleczył, był Drożdyński Krzysiu. Ja go się pytam, jak on się nazywał. Mówi, że on nie wie. Wikowski Łukasz. Szczepański Marcin. No i brat Rafał, też dziękuję mu za rolę właśnie żołnierza. Święta Weronika, na niebiesko pięknie ubrana. Golec Irenka, ja ją nazywam, a ona mówi, że jest bliska. Ja zawsze na niej Irenka mówię. Nikodemem był Bartek Maciejewski. Temu, który użyczył sali na ostatnim wieczerze. Kajbaszań Marcin Maciejewski. Gamalielem, Żydem takim, bardzo proszę, Grzesiu Witych. Jeszcze jeden nam został. Obała Leszek, który zagrał rolę. Tak, Annaszo tak. Słuchajcie, też zmęczenie robi twoje. Dziękuję jeszcze, słuchajcie, dwie tak się chowią te dziewczyny. Bardzo im dziękuję. Kamili Frejusz, która zagrała rolę Marii Magdaleny. Chodźcie tu wyżej, proszę bardzo. Kamila. Dziękuję jej za pomoc wielką, słuchajcie, za wszelkie tutaj sprawy związane z tym, zawsze Kamila była. Bóg zapłać. Ania Gonera zagrała rolę Matki Bożej. Jej dziękuję w sposób szczególny za dekorację, która była, słuchajcie, jak sami widzicie, na pewno bardzo pracochłonna. Chyba takiego wielkiego obrazu nigdzie nie ma, i w Lutowie przynajmniej. Ale jakoś żeśmy to sklejali, już powoli się odkleja, ale też ta dekoracja ogrodu oliwnego nam służyła. No i najważniejsza rola, Jezusa. Bardzo proszę, Judasz już był. Majdorowicz Robert, pozdrawiam za jego obecność, za to, że się podjął, słuchajcie, takie straszne pasusy Ewangelii, nauczył się na pamięć. Niech Pan Jezus mu tam błogosławi na jego dalszych drogach. Słuchajcie, bo jeszcze nie wiem, kogo wymieniłem, a kogo nie wymieniłem. Piłat ten był. Proszę bardzo, Piłat niech wystąpi. Heniusz Tender, pozdrawiam za jego postawę. Jarzowska Nina, wymieniona jeszcze i też była już wymieniona, ale nie była jeszcze przedstawiona. Gwiazdowska Nina była też tłumem i nasza Ewelina. Tak, Ewelina była gwiazdowska. I obok jej koleżanka, pomóżcie mi, bo... Tak, Rysiu Kowalski był też właśnie tutaj. Rysiu Kowalski, proszę bardzo. Ten, który oblewał wodą rękę. Aniołem, proszę bardzo. Żeście się pochowali. Aniołem Ania Szewczyk. Proszę bardzo. Zapraszam. Dwie służące. Bardzo krótkie role, ale myślę, że też dobrze zagrane, poprawnie. Klonowska Kasia i Żarnowska Karolinka. Bóg zapraszam. Tybuszkiuszem, sługą Piłata, był Ernest Krobot. Kto jeszcze był niewymieniany? Powiedzcie. Wszyscy już? Rysiu Kowalski? Był. Kto jeszcze? Wszyscy? Słuchajcie, skąd wzięła się inicjatywa zrobienia tej sztuki? Bardzo się cieszę, że scenariuszem do tej sztuki był tekst księdza proboszcza Jana Szycy, który był długoletnim księdzem proboszczem w Ożarowie. Ten ksiądz proboszcz mnie właśnie chrzcił.
I kiedyś, będąc ministrantem, znalazłem takie małe książeczki, które posłużyły nam jako tekst. Na początku nie rozumiałem tego, potem jako kleryk zobaczyłem, co to jest. Troszeczkę żeśmy to zmodyfikowali i żeśmy to jeszcze zagrali. Wszyscy już? Jarek Bonera też był przedstawiony, czy nie? Nie był Jarek. Jeszcze była jedna dziewczynka. Ty jeszcze właśnie przedstawiałeś. No właśnie. Jaki Adam nie był jeszcze? Adam Ignaczewski, ten, który oskarżał Pana Jezusa. Wszystkim, słuchajcie, serdecznie dziękuję za te 3 miesiące pracy, za wszystkie soboty, niedziele, czasem próby były po kilka razy na dzień. Zwłaszcza dziękuję rodzicom za to, że chcą, żeby ich dzieci w sposób szczególny służyły Kościołowi i myślę, że to nie była strata czasu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Niech Jezus błogosławi i wam, i im na dalszą drogę życia. Niech będzie chwała Chrystusa. Jeszcze dziękuję księdzu proboszczowi, nie wiem czy on jest, chyba już poszedł dzwonić, że słuchajcie, pomimo zmęczenia raczył tutaj przybyć do nas. Dziękuję jeszcze raz panu dyrektorowi za pomoc taką szczególną i wszystkim za obecność.